Cześć, nazywam się Anna Butrym i zapraszam Was na piąty odcinek Daily Vloga węgierskiej randki, która nadaje z Budapesztu. Wprawne oko miłośników Węgier pewnie już dostrzegło tutaj koło mnie dużo różnych pyszności. Może się zastanawiacie, skąd one się wzięły w takiej ilości w jednej małej randce? No cóż, każę Wam tyle biegać po tym Budapeszcie, zwiedzać, oglądać, biegać od zamku do parlamentu, na plac bohaterów, na Wyspę Małgorzaty. Postanowiłam dać Wam trochę energii do tego zwiedzania i chociaż mogłabym zastosować metodę Adin 2 Tri, bo codziennie widzimy się przez ekran i mogłabym przesyłać dobrą energię, to pomyślałam, że jednak prościej, dużo prościej będzie Wam podnieść poziom cukru we krwi, no bo taka energia chyba jest najprzyjemniejsza, kiedy wyjeżdżamy gdzieś i sprawdzamy, cóż to pysznego słodkiego można złapać. Dzisiejsza węgierska randka testuje te słodycze, które dostaniecie bez problemu w większości węgierskich sklepów, już gotowe, zapakowane, więc dzisiaj nie patrzymy na fast foody, na wynos, na produkty cukiernicze, na przeróżne typy drożdżówek i tak dalej. Patrzymy na to, co można złapać na dziale ze słodkościami w dowolnym sklepie, no i co przede wszystkim jest takie bardzo węgierskie, bo nie o to chodzi, że to jest kompletny wybór z węgierskich sklepów, ale to jest jednocześnie coś, co warto, spróbowawszy, przywieźć ze sobą do Polski. Zresztą o tym, co warto przywieźć ze sobą do Polski, opowiadałam już w radce numer 21, więc jeżeli chcecie wyjść poza słodycze, to zapraszam, żebyście obejrzeli tamten odcinek. No a Daily Vlog dzisiaj skupia się na tym, cóż można zjeść. I teraz, moi drodzy, na ekran powinna wpłynąć taka przebitka właśnie tych moich wspaniałości, więc dajmy chwilę, oto ona. No i właśnie tego będziemy zaraz zakosztowywać. Na pierwszy ogień oczywiście musi pójść Turo Ruby. To produkowane przez firmę kojarzącą się jednoznacznie graficznie, to wszystko mi zaraz zjedzie, bo w czerwone kropki, pytiusze, czyli właśnie takie kropkowane opakowania. Turo Ruby, czyli serowy batonik dosmaczany też lekko cytryną, żeby ten smak był taki przyjemnie złamany, w przeróżnych polewach i z przeróżnymi nadzieniami. Oczywiście występuje też w wersjach alternatywnych wielu innych firm, ale my dzisiaj się skupiamy na tym, co jest takie najbardziej klasyczne. Turo Ruby, takie najbardziej klasyczne, to jest Oriashi Pytiusz, klasyczny, bez żadnych dodatków wafelek, batonik, to nie są wafelki, to są batoniki. Tak wygląda, tutaj może bardziej do kamery. No i co, po co mi ten nóż i deska? No bo oczywiście go przekroję na pół, żebyście zobaczyli, co w środku się znajduje. Nóż jest dobry, ostry, szwajcarski, więc powinien ładnie kroić ten batonik. I oto to, co mamy w środku. Czyli batonik w takim przekroju, to nie jest najlepsza kamera do pokazywania szczegółów, ale mam nadzieję, że będziecie widzieć. To jest batonik w takim przekroju, nadzienie serowe z sera białego i polewa czekoladowa klasyczna. To jest pół takiego batonika, bo oriasz, czyli ogromny, jest taki duży. Jego mniejszą wersją jest to samo, tylko o połowę mniejsze, bo to jest połowa oriasza, a to pod nim to jest mały. Już go nie będę przekrawywać, bo jest dokładnie taki sam w smaku, po prostu to jest mniejsza gramatura. Takie beznadzieniowe pyciusze występują też w różnych polewach. Ja tutaj mam na przykład w polewie z czekolady mlecznej. O, proszę bardzo. Nie wiem, jak to wy dzisiaj widzicie. Mam nadzieję, że to jakoś widać do tej kamery. Ale mogą występować też różne inne polewy czekoladowe. No mnie się nie udało zgromadzić wszystkich naraz pycieszy, chociaż poszłam tu i tam, żeby je kupić, no bo jestem w samym centrum i turyści to wykupują nagminnie. Ale z takich wariacji, które spotkamy, najpopularniejsze są te z nadzieniem owocowym. I mamy tutaj z czarną porzeczką, mamy z morelą, mamy z truskawką,
Bywają jeszcze przeróżne sezonowe, z na przykład, znaczy na Węgrzech nie ma sezonu na banany, ale bywają takie krótsze serie i ja na przykład natrafiłam na bananowe. To co, jakiś z tych owocowych przekroję na pół, bo one polewy mają takie same, tylko wnętrza mają trochę inne. Może ten truskawkowy, taki bardzo, bardzo klasyczny. Przekrawuję na pół, żebyście zobaczyli, jak wygląda jego nadzienie. I proszę bardzo, oto batonik z nadzieniem truskawkowym. Ja taki sobie chyba pozwolę zjeść, wiecie, bo ja bardzo je lubię. Bardzo mi przykro, ale ten znika. Więc boskie. Tylko musi być z lodówki. Pamiętajcie, ten batonik bardzo łatwo się po pierwsze rozpłaszcza, więc jak go kupujecie, weźcie ze sobą jakieś, nawet takie pudełko śniadaniowe, cokolwiek, z czym przyjechaliście, nawet na Węgry, mając tam jakąś sałatkę, kanapki i tak dalej. Albo puste pudełko po lodach. Bonus taki, że najpierw trzeba kupić i zjeść lody, żeby mieć puste pudełko po lodach. To jest kolejna fajna sprawa. No i potem układamy sobie ładnie te pyciusze. Najlepiej do lodówki turystycznej, jeżeli chcemy je przewieźć do Polski. A na miejscu od razu kupimy w sklepie i jemy, bo takie chłodne z lodówki są najpyszniejsze. No dobrze. To był pyciusz z nadzieniem owocowym. Z innymi nadzieniami owocowymi wygląda dokładnie tak samo i smakuje równie pysznie. Ale są jeszcze pyciusze duże. Tu na przykład mamy z powidłem śliwkowym. Mamy też, proszę ja Was, z wiśnią i makiem. Oto taki jest rodzaj. Mamy też z nadzieniami takimi bardziej, nie powiedziałam klasycznymi, ale takimi dla tych, którzy nie lubią owoców. O, bo na przykład mamy tutaj jedno nadzienie orzechowe, ale mamy też orzech włoski i rum. Proszę bardzo. Takie mamy. To co? Może przekroję orzech włoski i rum? Zobaczymy, jak to wygląda. Nadzienie jest bardzo jasne w tym, więc nie wiem, na ile to zobaczycie. Ale to jest, o, troszeczkę mi nawet światło złapało lepiej, więc może będzie pomagało. Tak wygląda z nadzieniem. Spróbuję od razu. Taki mały kawałek, wiecie, jak ja wszystko zjem, co ja chcę Wam dzisiaj pokazać, to mój karnet fitness to będzie za mało. Bardzo przyjemny w smaku. Bardzo wyraźnie czuć nutę rumu. I bardzo orzechowe. Zresztą czego się spodziewałam, bo chyba nie ma już Turo Rudy, którego bym nie kosztowała. Więc ja Wam muszę powiedzieć, że ja chyba jednak trochę bardziej lubię te owocowe, bo są świeższe, są może bardziej na lato. I tu przy okazji lata mucha, ciekawa jestem, czy się w dźwięku złapie, ale może ją te słodkości przyciągnęły. Jest jeszcze taki pyciusz, który jest dobry dla osób na dietach wykluczeniowych, bo mamy bezlaktozowego pyciusza. On jest w takim fioletowym opakowaniu. I zresztą jest napisane laktuz. Nie wiem, czy tu widać. Ja się już mrużę, bo próbuję zobaczyć to samo w kamerze. Laktuz mentesz. Więc myślę, że laktozę każdy rozpozna. Mentesz oznacza bez. I to bez jest dobrze wiedzieć, bo to na przykład woda niegazowana też będzie miała końcówkę mentesz. Czyli bez gazu. Jest też nowość wprowadzona w sumie chyba w zeszłym roku, jeżeli się nie mylę, bo oczywiście subskrybuję stronę pyciuszy na Facebooku, jak żeby inaczej, czyli pyciusze wersji fitness, moi drodzy. No i tutaj na pewno ich skosztuję, bo tych chyba jeszcze nie jadłam. Jest Turo Rudy takie klasyczne, to znaczy z samym serowym nadzieniem i opisane jest, że oblane zostało jogurtem. Czyli rozumiem, że ten element fit, bardzo nieładnie mi się przekroiło. Czekajcie, zaraz zobaczę, jak to wygląda. Och, no wiecie co, to bardzo nieładnie mi się kroi, ale on jest po prostu biało-biały. Tak, to jest biało-białe. Zobaczmy, jak to smakuje. Rzeczywiście jest dużo lżejszy. Rzeczywiście, jeżeli ktoś nie lubi czekolady, a może nie może czekolady, to też jest dla niego rozwiązanie. Czekajcie, bo jestem cała w czekoladzie. Ale jeżeli ktoś chce trochę smaku do tego, to może wziąć z malinami i muesli, bo takie rozwiązanie fit też istnieje. Albo może wziąć z jabłkiem i muesli. Proszę bardzo.
coś takiego istnieje. Zobaczmy to jabłko i musli, bo myślę, że maliny i musli będzie dość jasne, jak to wygląda, ale jabłka jestem ciekawa, bo takiego smaku podstawowego nie ma. No tak, te fit mają tę właściwość, że jakoś jak się kroją, to się kroją tak trochę mniej elegancko. Spróbujmy takiego małego kawałka. No tak, jabłko i musli są zmielone, czyli to jest jakby całość smaku jabłko i musli. To nie jest obsypane ani musli, ani nie jest nadziane jabłkiem. Czyli dalej wszystkie te fit są biało-białe. Ale mówię, jeżeli ktoś nie może czekolady albo woli taką wersję fit, no to może takiej, na taką rzecz się skusić. Jest jeszcze coś takiego jak guru. Guru wygląda tak, są dużo szersze, bardziej płaskie. Ja znalazłam guru w tej chwili w wersji z porzeczkami czarnymi i czerwonymi, z karmelem. O, proszę, kolejna rzecz dla tych, którzy nie przepadają za owocowymi smakami. I guru z kokosem. O. Ja kosztowałam guru już z porzeczkami, ale może zobaczę, jak wygląda guru kokosowe na przykład. Kroję na pół. I guru, moi drodzy, ma już kształt taki płaski. Pod tą czekoladą jeszcze ma dodatkowe smaki, także ono jest takie... No ma takie... No widać, że jest coś pomiędzy samym batonikiem a tym... tą polewą. Zobaczmy, jak smakuje kokosowe guru. A, no tak, wypłynęło z niego trochę tego kokosa. Bardzo kokosowe. Bardzo w smaku alabanti, muszę powiedzieć. A może nawet jeszcze bardziej, bo to nadzienie kokosowe w środku jest płynne. Słuchajcie, podpatruję moją ściągę i myślę, że zrobimy teraz tak, ponieważ ja się muszę trochę z tym zorganizować, żeby Wam pokazać drugą część słodyczy, to teraz Wam pokażę, co się działo, króciusieńka relacja, co się działo w ramach eventu polonijnowej, czyli w ramach sadzenia polskiego lasu. Na żywo, z miejsca, nie na żywo, ale relacja z miejsca, proszę bardzo, oto ona. Za mną Polonia Węgierska z inicjatywy Polonii Nowej sadzi polski las w Budapeszcie. To inicjatywa, która trwa już od kilku lat, powtarza się rok rocznie i według mnie jest świetnym pomysłem na to, żeby trwale upamiętnić Polskę na Węgrzech, no bo taki las po nas pozostanie. To wspaniałe doświadczenie, wspaniała impreza integracyjna dla tutejszej Polonii. Mam nadzieję, że będziecie i Wy chcieli kiedyś dołączyć. No dobrze, dowody zbrodni na Pyciuszach usunięte. Zobaczyliście, co się działo w węgierskim lesie w ramach polskiego sadzenia lasu, więc tak się nam trochę incepcyjnie zrobiło. A my przejdziemy teraz do kolejnych słodyczy, takich, które na pewno warto zaprezentować komuś w Polsce, ale przede wszystkim najpierw samemu zjeść. Oprócz Turo Rudi, takim super, super przebojem, są węgierskie marcepany. Owszem, marcepan to nie jest coś, czego byśmy w ogóle nie znali w Polsce, w przeciwieństwie do Turo Rudi, które nie występuje na naszym obszarze. Nie znamy takiego deseru w tej polskiej wersji. Natomiast mamy bardzo dobre węgierskie marcepany, chociażby od firmy Somosz. Proszę bardzo, nie wiem, czy widać logo tutaj, bo bardzo się błyszczy. I oni robią marcepany w wielu takich bardzo ciekawych wersjach, bo na przykład można zjeść marcepanową Biedronkę. Znalazłam dzisiaj marcepan nadziewany właściwie unikum, bo tutaj mamy tą klasyczny krzyżyk od unikum. To jest taki smak, ale też kupiłam marcepany na wagę, na przykład taki, to może od razu rozpakuję, będzie ładnie widać. Zobaczmy, czy mi się uda szybko i ładnie to rozpakować. Marcepan z napisem Budapeszt, proszę bardzo. Tutaj chyba jest lepiej widać, lepiej łapie kamera. Można kupić u nich marcepany z różnymi budapesztyńskimi atrakcjami. A jeszcze mam taki marcepan brzoskwiniowy. Brzoskwinie węgierskie to jest jakiś absolutny szał. Pozwolę sobie go naruszyć, przekroić na pół i już widać, że on jest jeszcze nadziewany dodatkowo brzoskwinią. Także mamy marcepan, czekoladę
brzoskwinie. Próbujemy. Bardzo przyjemny, chociaż ta nuta owocowa jest bardzo delikatna. Więc jeżeli ktoś się obawia, że to będzie bardzo sztuczne w smaku, to chyba nie ma czego się aż tak obawiać. Co jest jeszcze takiego kultowego? Batoniki, a właściwie wafelki. Mamy szport. To jest coś, co jest hitem od wielu, wielu lat. Taki szport, moi drodzy, jak czytamy na opakowaniu, jest wafelkiem kakaowym o smaku rumowym, który jest oblany czekoladą, więc klasycznie rozpoławiam, znaczy wafelkiem. Cały czas używam niepoprawnych nazw. To nie jest wafelek, to znowu jest batonik. On wygląda tak. Wafelek w końcu musi mieć sobie wafel, żeby był wafelkiem. Bardzo naukowo mi to wyszło. Czuć rum. Czuć czekoladę. I to jest taka absolutna klasyka. Myślę, że jak nam spada cukier, no to jest bardzo dobre rozwiązanie, zwłaszcza, że to jest kultowy od lat wafelek. Jedna rzecz. Teraz odganiam muchę i poprawiam światło. I już jest. Ze światłem poszło lepiej, z muchą trochę gorzej. Jest też coś takiego, co się nazywa balaton. Ja wzięłam akurat w dwóch rodzajach. Balaton zwykły i rumowy, ale tych rodzajów jest trochę więcej. Kolejny węgierski klasyk. Ja otworzę w związku z tym ten najbardziej klasyczny wafelek teraz i mówię to z pełną odpowiedzialnością, ponieważ balaton rzeczywiście jest już wafelkiem, nie batonikiem. Oto dowód. W środku jest wafel, który czyni go wafelkiem. Kawałeczek. O, nawet słychać jak chrupie, jak kroję, że to jest wafelek. Bardzo taki w stronę Principolo. Więc, co mnie zresztą nie zaskakuje, bo znam te batoniki, ale tak właśnie sobie uświadomiłam, że jeżeli szukamy porównania, to Principolo będzie chyba trafne. Co jeszcze mamy? Zanim mi się skończy czas na kamerze i będę musiała zrobić małą przerwę. Mamy na przykład czekolady Boci. To jest taki też klasyczny węgierski upominek z działu słodycze. Ja wzięłam o smaku Rigojonci. Robiłam Wam już randkę o klasycznych węgierskich deserach, takich cukierni, ciastach, ciastkach. No i tam się pojawił deser Rigojonci. No to zobaczmy, jak wygląda ta czekolada. Boci to jest coś, co możemy przywieźć miłośnikom bardziej klasycznych czy bardziej sprawdzonych rozwiązań, no bo w końcu to czekolada. Może jej nie otwieram najpiękniej na świecie. Ona jest taka klasycznie podzielona na kosteczki, a jak przetniemy kostkę na pół, to w środku widzimy ciemność. Widzę, bo Rigojonci jest czekoladowo-czekoladowym deserem. Jak widzieliście, przerwało mi w trakcie degustację. Po prostu skończył się czas na kamerze. Musicie mi uwierzyć, że zjadam do końca tę kostkę czekolady, bo naprawdę już zaczynam być zasłodzona i chyba nie poświęcę się, żeby zjeść jeszcze jedną. Ale to jest bardzo, bardzo przyjemna czekolada, więc jakbyście chcieli, coś dzisiaj mam z dykcją, spróbować dobrych węgierskich czekolad, no to Boci jest takim standardem. Jest jeszcze coś takiego, co nazywane jest węgierskim Oreo. To są piloty, to jest pilota, czyli takie właśnie oreowe wafelki, które rzeczywiście wyglądają w ten sposób, oreowo bardzo. Myślę, że jeżeli ktoś lubi te smaki, niezależnie jak lubi jeść Oreo i inne takie wymysły rozdzielać czy nie, to może się skusić na coś takiego. Ja pozwolę sobie kawałek tego kremu zjeść. Bardzo kakaowy. Nawet nie tyle czekoladowy, co kakaowy. Występuje również w innych wersjach, także napis pilota możecie znaleźć na kilku rodzajach batoników. Co ja mam z tymi batonikami, powiedzcie mi? Na kilku rodzajach takich właśnie Oreo-podobnych wytworów. Chociaż nie wiem, czy to nie było pierwsze niż Oreo. Dobrze, zostały nam jeszcze dwie rzeczy bardzo węgierskie. Dionash, cukorka.
Moi drodzy, to jest coś, co wyjątkowo z tej listy nie nadaje się dla dzieci, ponieważ to są cukierki wypełnione alkoholem. Że tak powiem, znajdują się w pojedynczych opakowaniach. To, co jest z nich najciekawsze i co powinno się pięknie zaprezentować, to to, że ten alkohol, ten spirytus, wypływa w momencie, kiedy przekrawujemy takiego cukierka. Więc ja może tutaj z brzegu, tak żebyście widzieli, spróbuję to zrobić. Zobaczymy. No powiem Wam, że tak, że mam tutaj całą stolniczkę w alkoholu. Mentolowym. Ale myślę, że jakby Was ktoś zatrzymał do kontroli drogowej, to nie chuchajcie po takich cukierkach. Nie wiem, ile ich trzeba zjeść, żeby coś się nam we krwi utrwaliło, ale od tych to można po tym mieć absolutnie niealkomatowy. Ta czekoladowa powłoka jest bardzo chrupiąca, to jest bardzo dobry cukierek, ale powiem się, że jak ich zjem kilka, to się ta randka może dzisiaj nie zmontować, więc jem tylko jeden. I jeszcze jedna rzecz, coś, co zwykło wzbudzać różne emocje, cukierki Negro. Więc nie zawsze za granicą są polecane ze względu na swoją nazwę, aczkolwiek one jakby nawiązują do tego, że, zresztą taki jest napis na nich, że są kominiarzami czy też wymiataczami wszelkich zanieczyszczeń z gardła. To są takie karmelki, które rzeczywiście mają nam to gardło czy też oddech w pewien sposób świeżyć. Ja przekroiłam opakowanie dość brutalnie. Tutaj też mamy pojedyncze takie cukierki, ale pozwolicie, że pewnie zjem to już za kadrem, bo zanim mi się to rozpuści, ten karmelek w buzi, to chwila minie, a ja widzę, że mi się znowu kończy czas. Więc ja szybciusieńko, zerkając na notatki, czy coś Wam jeszcze bardzo chciałam powiedzieć o tych słodyczach, bo obiecuję, że z innymi słodyczami jeszcze wrócę. Powiem tak. Właściwie jeśli chodzi o te słodycze, to tyle. Polecam Wam spróbowanie każdego, zanim przywieziecie ze sobą do Polski albo na prezent, bo się może okazać, że nie każdemu każdy smak pasuje. Natomiast Turo Rudy jest takim hitem, że tu bym powiedziała, weźcie i spróbujcie innych do tego przekonać. My lubimy ser biały jako Polacy, więc myślę, że to nie będzie taki szok jak na przykład dla Anglików, a zawsze się może to okazać ciekawym smakiem. To co? Do zobaczenia jutro!